Przypowieść o obrotnym zarządcy. Jest to 34. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. I spójrzmy do Ewangelii według Łukasza, rozdział 16, od wiersza 1. Powiedział też do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Zawołał więc go i powiedział: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawozdanie ze swojej działalności, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy zarządca powiedział sobie: co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie urzędu? Kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, by ludzie przyjęli mnie w swoich domach, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. I zawołał każdego z dłużników swojego pana. Zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten oznajmił: 100 baryłek oliwy. Powiedział mu: weź swoją umowę i napisz szybko 50. Następnie zapytał innego: a ty ile jesteś winien? On zaś odpowiedział: 100 miar zboża. Polecił mu: weź swoją umowę i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Synowie bowiem tego świata w swoim pokoleniu są bardziej przebiegli niż synowie światłości. Ja również wam powiadam: uczyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby skoro wszystko się skończy, przyjęto was do miejsca wiecznego zamieszkiwania. Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest wierny. A kto jest nieuczciwy w najmniejszym, ten jest nieuczciwy i w wielkim. Jeśli więc w niegodziwej mamonie nie okażecie się godni zaufania, kto powierzy wam prawdziwe dobro? Jeżeli w cudzych sprawach nie okażecie się wierni, kto wam powierzy wasze własne? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy bardzo lubili pieniądze i drwili z niego. Jest to bardzo trudna przypowieść. Znajduje się ona tylko w Ewangelii według Łukasza. I wielu ludzi, jak to zwykle bywa z przypowieściami, wyciąga niewłaściwe wnioski, bo sądzą, że Pan Jezus tutaj za wzór stawia nam nieuczciwego zarządcę. A tymczasem nie o to tutaj chodzi. Dlatego musimy się dokładnie przyjrzeć kontekstowi, w jakim się ta przypowieść znajduje, do kogo ona jest skierowana i o co w niej chodzi. A więc po wcześniejszych trzech przypowieściach o Bożym miłosierdziu, czyli mówimy teraz o Łukaszu 15 rozdział, gdzie była mowa, pamiętamy, o pasterzu, który szukał swojej zagubionej owcy, o kobiecie, która wymiatała kąty swojego domu, szukała monety, i przypowieść druga o tym miłosiernym ojcu, który miał tego syna marnotrawnego i tego syna starszego, który tamtego nie chciał zaakceptować. A więc przypowieści o Bożym miłosierdziu. A tutaj następują dwie przypowieści, które dotyczą czegoś innego. Dotyczą właściwej postawy wobec pieniędzy i wobec dóbr materialnych. A później następuje przypowieść o bogaczu i Łazarzu, którą Pan Jezus skierował szczególnie do faryzeuszów, dlatego że byli chciwi i się naśmiewali z Jezusa. I te przypowieści prawdopodobnie zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w drodze z Galilei do Jerozolimy, czyli pod koniec Jego działalności. Ówcześni słuchacze wiedzieli, o czym jest mowa, dlatego że opowieść nawiązywała do znanych im realiów.
Zdarzało się, że właściciele ziemscy często powierzali swój majątek administratorom, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, albo plenipotentom, którzy działali w ich imieniu. I tam ten grecki wyraz oikonomos, zarządca, i on się składa z dwóch wyrazów, oikos, dom, i nomos, prawo, to dosłownie by znaczył zarządca domu. Ten, który ma prawo domem zawiadywać. I byśmy powiedzieli współcześnie, że jest to menadżer. I w polskich przekładach można znaleźć wyrazy takie jak szafarz, włodarz, rządca, zarządca. I takim zarządcą nieraz był niewolnik, ale też często najmowano ludzi wolnych. I niewolnik taki nadzorował pracę innych niewolników, a jeśli sobie zdobył zaufanie swego pana, to był traktowany jako członek rodziny. Natomiast w przypowieści występuje człowiek wolny, bo gdyby był niewolnikiem, to by go czekała kara. A tutaj czytamy, że groziła mu utrata pracy. I taki zarządca nie tylko pomnażał majątek, ale też się i troszczył o organizację pracy, o podział obowiązków sług, niewolników, pracowników. Troszczył się o wyżywienie i zaopatrzenie wszystkich tych, którzy mu podlegali. I o tym, pamiętamy, mówiła przypowieść o słudze wiernym i niewiernym z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Też sobie chyba przypominamy, że na dworze Faraona kiedyś taką funkcję miał Józef, syn Jakuba, gdy był sprzedany przez braci jako niewolnik. I polecam konspekt, jak zwykle tam są podane różne odnośniki. Takie poważne zadanie wymagało dużego zaufania ze strony właściciela. Bo pomyślmy, swój wielki majątek, też i pracowników, sług, niewolników, komuś powierzał, kto w jego imieniu podpisywał umowy, odbierał pieniądze i w ogóle zawiadywał wszystkim, żeby wszystko funkcjonowało, a też i żeby majątek się pomnażał. I właśnie ten właściciel z przypowieści się dowiedział, że zarządca trwoni jego majątek. I tu jest ten sam czasownik roztrwonić, jakiego użyto w przypowieści o ojcu i dwóch synach. I tam właśnie jest mowa, że ten syn marnotrawny roztrwonił to, co od ojca otrzymał. A więc teraz należało udowodnić niegospodarność lub oszustwo. I gdyby to stało się prawdą, to zarządca ten byłby zwolniony z pracy, tak, ale również by utracił dobrą opinię. I się wszyscy by dookoła ziemscy właściciele dowiedzieli o tym i na pewno by go już nikt nie zatrudnił. Dlatego też on przewidywał, że nic innego mu nie pozostanie jak praca fizyczna albo nawet żebranie. No ale my nie wiemy, czy ten zarządca rzeczywiście był nieuczciwy wcześniej, bo tak o nim mówiono. To była tylko opinia. Być może ktoś zauważył, że niezbyt dobrze zarządzał powierzonym majątkiem. Albo może sobie coś przyswajał. A może ktoś go pomówił, bo chciałby wejść na jego miejsce. My nie wiemy. W każdym razie jest jedno pewne, że po kontroli właściciel pochwalił go za zapobiegliwość, a więc nie uznał za stratę to, że tamten obniżył wartości umowy, ale przyjrzał się dokładnie jego pracy i stwierdził, że on postąpił roztropnie. Bo cóż zrobił ten zarządca? Gdy wiedział, że może stracić pracę, to wpadł na pomysł, aby sobie przyszłość zabezpieczyć. W jaki sposób? Postanowił wykorzystać szerokie znajomości wśród zamożnych dłużników swego mocodawcy, by zapewnić sobie ich wdzięczność.
I póki ich zobowiązania płatnicze od niego zależały, postanowił coś z tym zrobić. A więc dwóm dłużnikom zaproponował zmianę zapisów w umowie. No i to jest rzecz taka wątpliwa, moralnie, prawnie. No ale do końca jeszcze tak nie mówmy. Więc zaproponował im, aby zapis 100 beczek oliwy zamienić na 50, a więc o połowę. Natomiast 100 korców pszenicy przerobić na 80. Już nie na połowę, ale na 80. Za chwilę to wyjaśnimy. Cóż to są beczki, baryłki? Cóż to są korce? I w konspekcie ja tutaj podaję odnośnik do księgi Ezechiela, rozdział 45, gdzie właśnie jest mowa o tych miarach wagi. I tam występuje i efa, bat, homer, gera, a więc korzec, korpo hebrajsku. Więc polecam konspekt, a też księgę Ezechiela, rozdział 45, wiersze 11 i niżej. I taka baryłka, beczka, to był bat. A bat miał 39 litrów. Natomiast 10 bat, no, użyję tutaj wypełniacza batów, to jest jeden korzec, a więc 390 litrów. Więc korzec to jest litrów 390, oczywiście około. Natomiast baryłka, beczka, bat to było litrów 39. Jest tutaj, widzimy, nierówna obniżka w towarze. Dlatego, że o połowę, o 50 obniżono liczbę oliwy, 50 beczek, a tylko o 1/5 obniżono liczbę korców. Jednak w przeliczeniu na pieniądze była to ta sama kwota, po 500 denarów. 500 obniżono na oliwie i 500 denarów obniżono na pszenicy. I ktoś obliczył, że 100 batów oliwy to są plony z około 150 drzew oliwnych o wartości 1000 denarów. Natomiast 100 korców zboża, a więc 39 tysięcy litrów, to plon około 100 akrów ziemi i to była wartość około 2,5 tysiąca denarów. Ale po tym odliczeniu, przeliczeniu zaoszczędzono 1000 denarów, czyli po 500 denarów na każdym towarze. I można by to było uznać za nieuczciwe. Ale trzeba też założyć, że zarządzający nie uszczuplił majątku właściciela, ale uszczuplił swoją prowizję, bo obniżył te dwa zadłużenia dosyć dokładnie, po 500 denarów, być może jedynie o wartość swojej prowizji. Dlatego, że zgodnie z ówczesnymi obyczajami zarządca nie pobierał pensji, ale podobnie jak celnicy, a celnicy byli poborcami podatków. Tu nie chodzi o nasze cło dzisiejsze, ale tu chodzi o tych, po prostu o Izbę Skarbową. I właśnie celnicy i ci zarządcy żyli z prowizji, którą się doliczało do zobowiązań dłużników. Czasami można było też i ocenę zysków z dzierżawy. Na przykład, jeżeli on decydował, że ktoś dzierżawił ziemię i miał z niej plony, to wtedy też przy ocenie tych zysków uwzględniano nieurodzaj, jakąś klęskę żywiołową. A więc były jakieś mechanizmy korekty długów i być może zarządca skorzystał z tych mechanizmów i skorygował te długi, obniżył te długi. W jednym przypadku 50%, a w innym przypadku tylko o 20%.
więc miał jakieś przeliczenia w tym względzie. Być może właśnie obliczał wartość swojej prowizji. I wcale nie chodzi tutaj, by wybielić zarządcę, by go usprawiedliwić. Nie. Tu chodzi o dokładne rozważenie jego postawy, dlatego że głównym przesłaniem, głównym pouczeniem przypowieści jest coś innego. I tu napotykamy dwa kluczowe zdania w wersecie 3 i w wersecie 9. Zdania, które mówią o dobrym użytku z pieniądzem. Co zrobić, by z pieniądza zrobić dobry użytek? I spójrzmy na te dwa zdania. Jedno z nich, pierwsze, wypowie zarządca, a drugie wypowie Pan Jezus. I posłuchajmy. Wtedy zarządca powiedział do siebie, powiedział sobie: wiem, co zrobię, by ludzie przyjęli mnie w swoich domach, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. A Pan Jezus powiedział, wiersz 9, ja również wam mówię, uczyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby skoro wszystko się skończy, przyjęto was do miejsca wiecznego zamieszkiwania. I musimy właśnie to dokładnie omówić, bo są to dwa kluczowe zdania. I w oryginale greckim, gdy patrzymy, to w obydwu zdaniach występuje ten sam zwrot. Przyjąć do. Dexontai eis. Przyjąć do. A więc zarządca chciałby, by go dopuszczono do domostw ludzi majętnych, którzy pozwolą mu później dalej pracować jako ich plenipotent, jako ich zarządca. Natomiast Pan Jezus powiada, że musimy zadbać o to, by po ustaniu naszej ziemskiej egzystencji ktoś, kto będzie o tym decydował, dopuścił nas do wejścia do wieczystych namiotów. To mamy przykład wiecznego zamieszkiwania. Inne mówią o wieczne przybytki, a w oryginale właśnie jest namiot, a więc wieczyste namioty. I właśnie to sprawia, że musimy bardzo wnikliwie spojrzeć na wymowę tej przypowieści, o co chodziło Panu Jezusowi. Bo to główne pouczenie Pan Jezus określił jeszcze słowami: uczyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Ten wyraz niegodziwy znów nam źle brzmi, i to jeszcze w ustach Pana Jezusa. Czyżbyśmy mieli używać niegodziwych metod? Właśnie nie. I spójrzmy na wyraz mamona. Jest to forma zgrecyzowana rzeczownika w języku aramejskim. Mamona, gdzie jest rdzeń mn, mn. A to oznacza być mocnym, być pewnym, coś trwałego, coś, na czym można polegać, zbudować, oprzeć się. I ten wyraz jest tłumaczony wszędzie jako pieniądze albo bogactwo. Teraz, jeżeli to bogactwo, te pieniądze nazwiemy niegodziwe, to znów nie dajmy się tutaj jakoś tak, no nie oszukać, to złe słowo, ale zwieść tym wyrazem, znaczeniem wyrazu niegodziwy. Bo tu nie chodzi o niegodziwe zdobywanie pieniędzy, nie. W ustach Pana Jezusa chodzi o to, że bogacenie się zazwyczaj odbywa kosztem innych ludzi, często innych zubaża. Jeżeli ja mam więcej, to ktoś musi w tym czasie mieć mniej. Pieniądz płynie. Czyli chodzi o to, by sobie pieniądze drukować i je mieć więcej, a ktoś inny ma tyle samo. Tu chodzi o to, żeby przejąć jego pieniądze, żebym ja miał więcej. Wiadomo, o co chodzi na wolnym rynku. Poza tym, pieniądze i bogactwo dla człowieka są zawsze zawodne i stwarzają bardzo groźną pułapkę. Dlatego, że stwarzają złudne przekonanie o samowystarczalności. Pamiętamy ten rdzeń MN, coś trwałego,
na czym można polegać. Człowiek nagle myśli, że ma teraz na koncie tyle i tyle, ma pełną walizkę pieniędzy i coś jest trwałego, stałego. I pamiętam czasy, gdy była wymiana pieniędzy i nagle ludzie tracili po 1000, a jak była u nas dewaluacja, pamiętamy, 10% mniej się otrzymywało. I ktoś szedł z całą pensją, a otrzymywał potem wartość zakupu jednego bochenka chleba. No i stąd jest to pułapka. Poza tym, gdy ja mam dużo i się mi przelewa, komuś się nie przelewa, mi się przelewa, wtedy we mnie też może rosnąć egoizm. To znaczy, że nie będę się liczył z potrzebami bliźnich. Nie będę widział ich potrzeb, bo nawet do głowy mi nie przyjdzie, że komuś może na coś brakować. Dlatego jeszcze pieniądz stwarza pokusę, by się z prawem rozmijać. W tej chwili w naszym kraju rząd walczy o uszczelnienie przepływu gotówki, gdy chodzi o podatek VAT. Dlatego, że tak masę pieniędzy, miliardy przepływają nie do kasy państwa, tylko gdzieś na zewnątrz. A więc rozmijanie się z prawem, karuzele podatkowe się tworzą. Również i pewność, że jestem samowystarczalny, może mnie zamknąć na Boga. A więc wiemy, że początkiem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, jak mówi nam apostoł Paweł. I stąd Pan Jezus wyraźnie powiedział, żaden sługa nie może służyć dwom panom. Jeśli pieniądz się stanie moim panem, to wtedy się okaże, że będę jednego nienawidził, a drugiego kochał. Jednemu będę oddany, a drugim wzgardzę. I potem mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. To jest werset 13. I gdy będziemy mówić w swoim czasie, czyli następne nasze rozważanie, o przypowieści o bogaczy i Łazarzu, tam szczególnie zobaczymy, jak jest wyartykułowana troska o ludzi ubogich. I właśnie z bogactwa można zrobić, i ta przypowieść chcę nam powiedzieć, można zrobić też i dobry użytek. I Pan Jezus właśnie szczególnie używa tej przypowieści, szczególnie gdy jest ta nieuczciwość zaznaczona, że można również, mimo wszystko, jednak użyć ku dobremu tego, co posiadamy. Ale tutaj człowiek musi mieć charakter. Tu się musi wykazać charakterem. I stąd tutaj mamy komentarz Pana Jezusa, który następuje zaraz po tej przypowieści. I spójrzmy do tekstu. Wiersze 10 do 13. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim będzie wierny. Kto jest nieuczciwy w najmniejszym, ten jest nieuczciwy i w wielkim. A więc jeśli w mamonie niegodziwej, tej właśnie mamonie, która jest pełna pokus, niebezpieczeństw, nie okażemy się godni zaufania, to kto nam powierzy to dobro prawdziwe? Podkreślam to określenie ciekawe, będziemy o nim mówić, prawdziwe dobro. Jeśli w cudzych sprawach się nie okażecie wiernymi, a więc szafarz, to, co nam powierzono, czyjaś własność, to kto nam powierzy wasze własne? Też to podkreślimy za chwilę, co znaczy własne nasze dobro. I później jest powiedziane znów, że sługa nie może służyć dwom panom. Albo jednego, albo drugiego będzie kochał, czy nienawidził. A więc mamona i Bóg często są przeciwieństwem. I stąd uczeń się winien zastanowić. Każdy z nas, ja w tej chwili również, gdy analizowałem to wszystko, przygotowałem to rozważanie, zastanawiałem się, czy zależy mi na otrzymaniu tego dobra prawdziwego. Kto powierzy wam dobro prawdziwe? Czy mi zależy, by tamto dobro prawdziwe, nie to, które mam teraz, nieprawdziwe, złudne, ulotne,
Gdy mi ktoś powie, że to dobro prawdziwe, czy mi zależy, by je otrzymać? Czy mi zależy na tym dobru własnym? I te określenia kryją w sobie dobra duchowe. Dobra prawdziwie trwałe. Dlatego, że one sięgają poza doczesność. One są na razie przez człowieka niedostrzegalne. Ale człowiek przezorny, i tu właśnie jest akcent na tym zarządcy, że on był przezorny. I będziemy to za chwilę omawiać, tę przezorność. A więc człowiek przezorny uzna te niewidzialne dobra, te dobra w przyszłości za własne, za coś prawdziwego, za coś, co, czemu należy wszystko poświęcić, by je zdobyć, by można było w nie wejść. I na przykład takiej próby w swoim czasie nie przeszedł pewien człowiek. I znamy go z Ewangelii Marka, rozdział 10. To jest ten bogaty młodzieniec, któremu Pan Jezus zalecił: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. W niebie, tu nie chodzi o jakieś miejsce w kosmosie, nie. Tylko tu chodzi o tę egzystencję w wieczności. Tu chodzi o ten czas, gdy będziemy już z naszym Panem na wieki wieczne. I tam będziemy mieli ten skarb. Ale o tym skarbie już teraz trzeba pomyśleć. I stąd właściciel, gdy się zorientował w manipulacjach finansowych zarządcy, nie mówię o malwersacjach, bo nie chcę go osądzać, w oszustwach nie, to były manipulacje. I widząc je, właściciel nie potępił tego zarządcy. Nie uznał siebie za poszkodowanego, lecz publicznie ogłosił, że docenia jego pomysłowość, jego zapobiegliwość w zapewnieniu sobie dostatniej egzystencji na wypadek, gdyby utracił dotychczasowe stanowisko. I właśnie Pan Jezus z tym przykładem zachęcił uczniów, aby roztropności, aby przezorności używali w sprawach duchowych, w sprawach dotyczących wieczności. I właśnie jak ten zarządca z przypowieści starał się zabezpieczyć na przyszłość, przyszłość doczesną, co prawda, ale jednak przyszłość. Tak też my, uczniowie Pana Jezusa, winniśmy umieć zabezpieczyć sobie przyszłość wiekuistą. Jak ów zarządca pozyskał sobie przyjaciół tu na ziemi, tak też uczniowie winni zadbać o pozyskanie sobie przyjaznego przyjęcia po drugiej stronie. Tak to określiłem. Nie mówię, że jakiś przyjaciół tam w niebie. Nie. Chodzi o to, by ci, którzy nas tam będą po drugiej stronie przyjmować, gdy będziemy stąd odchodzić, abyśmy tam mieli to, te przyjazne osoby, które by nas tam przyjęły. Nie chcę chodzić w szczegóły, bo my nie znamy spraw niebiańskich. A więc tu na ziemi powinniśmy należycie gospodarować dobrami nadprzyrodzonymi. Umieć to robić. No i Pan Jezus, gdy mówi, to zauważam również u Niego i pewną nutę takiej gorzkiej refleksji. A w czym to? W takim zdaniu. Synowie tego świata w swoim pokoleniu są bardziej przebiegli, dodałbym obrotni, niż synowie światłości. To jest wiersz 8. A więc jest to taka gorzka refleksja. Lepsi są ludzie niezbawieni, synowie tego świata, od synów światłości. I po tym zaraz się pojawia wniosek praktyczny, że uczniowie Chrystusa się powinni wykazywać pomysłowością w pozyskiwaniu sobie przyjaciół, tak zwaną mamoną niegodziwą, czyli udzielaniem z tego, co mają, tym, za których Bóg, gdy się wszystko skończy, takie jest tu ciekawe wyrażenie, gdy się wszystko skończy,
gdy Bóg okaże swoją wdzięczność, że myśmy tym ludziom okazali kiedyś przychylność. A tymi ludźmi według tej przypowieści i późniejszej o bogaczy i Łazarzu są ludzie w potrzebie. I stąd tutaj przywołuję i podaję w konspekcie takie na przykład zalecenia. Łukasz 12 rozdział, Łukasz 14 rozdział. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze majątności, dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Bowiem gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I jeszcze jedno miejsce, Mateusz 25, gdzie jest mowa o sądzie ostatecznym. Jaka będzie podstawowa zasada podczas tego sądu? Posłuchajmy. Na to król im odpowie: zapewniam was, to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. A więc jest to bardzo ważna przypowieść. Ona ma bardzo ważne przesłanie. Bo Pan Jezus ustami tego właściciela pochwala działanie zarządcy. Działanie wydawałoby się wątpliwe. I na pewno wątpliwe, skoro robi zmianę zapisów w umowie. Ale jednak właściciel, a jego ustami Pan Jezus, mówi, że jest to roztropne postępowanie. I właśnie w tej przypowieści jest doceniona umiejętność tego człowieka poradzenia sobie w trudnej sytuacji. I to nie Pan Jezus przywołuje tego zarządcę, nie. Tylko Pan Jezus się powołuje na tamtą sytuację. I właśnie chciałem teraz, abyśmy sobie uświadomili, jakie są elementy owej roztropności. I na podstawie działania tego człowieka możemy zauważyć w wierszu trzecim, że on nie stracił głowy. Tam czytamy, że powiedział do siebie, a więc jest jakaś jego autorefleksja. On próbuje rozpoznać możliwości zaradzenia sobie w tej krytycznej sytuacji. Podejmuje decyzję, opierając się na czymś, co ocenił, że jest możliwe do wykonania. A więc to jest roztropność. Nie stracił głowy. Dalej jest wiersz czwarty, który powiada, że on natychmiast się udał do dłużników i zaproponował, by wziął umowę i szybko napisał 50 zamiast 100. To samo zrobił i z drugim. A więc nie bał się odważnych decyzji. Był gotowy do działania w sytuacji, gdy się wszystko za chwilę zawali. Nie był bierny. Natychmiast się dostosował do zmieniającej się sytuacji życiowej. Dalej, gdy patrzymy na niego, to swoją roztropność również i w tym przejawił, że na teraźniejszość spojrzał w perspektywie przyszłości. Co będzie później? Pojął, że jego przyszłość się rozstrzyga tu i teraz. Nie odkładał to z myślą, jakoś to będzie, nie. Wiedział, że teraz należy podjąć decyzję. Że on teraz musi stawić czoła nieuniknionej przyszłości. Na pewno go to spotka, że straci pracę. A jemu nie chodziło o działania doraźne, ale on przyjął strategię obliczoną na osiągnięcie celów, które mu zagwarantują trwałą przyszłość, trwałą pomyślność w przyszłości. No i jeszcze myśl czwarta i ostatnia. Jego roztropność
To było nie tylko to, że nie stracił głowy, że był gotowy do działania natychmiastowego, że patrzył na teraźniejszość z perspektywy przyszłości, ale że się otworzył na ludzi. Otworzył się na ludzi. Nagle spojrzał na kontrahentów, na dłużników, jako na ludzi. Dotychczas patrzył tylko na zyski, na cyferki, na liczby, na pomnażanie. Cały czas przyszłość jego była związana z bogactwem i z pozycją, jaką posiadał, funkcją zarządcy. Dbał głównie o własny interes. A teraz w obliczu klęski życiowej nagle odkrył wartość więzi z innymi ludźmi. Potrzebuje ich. Bo się zorientował, że przyszłość mu nie zapewni praca fizyczna czy żebranie, ale zapewnią mu bliskie więzi z tymi, którzy mogą być gotowi przyjąć go do swoich domów, czyli zaufać mu i powierzyć pod zarząd swój majątek. To właśnie była roztropność. Otworzył się na ludzi. I Pan Jezus zachęca nas, swoich uczniów, abyśmy byli podobnie roztropni. I nazywa nas synami światłości. I podałem w konspekcie, że Ewangelia Jana, 12 rozdział, Efezjan, 5 rozdział, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, również mają takie określenie synowie, dzieci światłości. I tu chodzi o postawę ludzi należących do Chrystusa, postawę pełnego zaangażowania się w sprawy Bożego Królestwa. Zarządca jest przedstawicielem synów tego świata, nie synów światłości, nie. A więc nic dziwnego, że był skupiony na wartościach doczesnych, ale jednak się wykazał pomysłowością i przebiegłością w ich pomnażaniu. I właśnie Pan Jezus tutaj z pewną obawą, że uczniowie Chrystusa będą bierni, ospali. Nie będą mówić, jakoś to będzie, tylko będą mówić, Bóg to wszystko uczyni. Ja się będę modlił, a Bóg to wszystko uczyni, sprawi. I to jest również bierność. Wszystko Bogu powierzyć, a ja nic nie będę robił, bo to jest właściwa wiara. To nie jest wiara właściwa. Wiara bez uczynków jest martwa. A więc nasze osobiste zbawienie, nasze codzienne życie Ewangelium, nasze podążanie za Chrystusem też wymaga inteligencji, też wymaga użycia rozumu, nie tracenia głowy, też wymaga podejścia twórczego, wymaga dynamizmu, wymaga zdecydowania. Ludzie, którzy należą do Chrystusa, powinni mobilizować wszystkie swoje siły. Nie tylko po to, by przyjąć Ewangelię, nie tylko po to, by w niej trwać, ale też i po to, by się tą Ewangelią, tym dobrem, dzielić z innymi ludźmi w sposób żywy, w sposób pomysłowy, twórczy, w sposób nowatorski. Bo chrześcijanin nie może być opieszały i zrezygnowany. Bóg nam dał rozum po to, abyśmy go używali również i w sprawach wiary. Rozum nie zaprzecza wierze. Wiarą rozumiemy, pisze nam autor Listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. I właśnie mamy rozumu używać w sprawach wiary, a zapobiegliwość nie może być tylko atrybutem synów tego świata. Zapobiegliwość również musi być cechą dzieci światłości. I ta przypowieść staje się swego rodzaju prowokacją, tak bym to nazwał. Prowokacją, która ma zmusić słuchaczy do zastanowienia się nad własnym zaangażowaniem w sprawy Bożego Królestwa i własnego zbawienia. Bo głównym przesłaniem przypowieści jest pochwała tego nieuczciwego zarządcy,
za jego rozsądek, za jego umiejętność poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Jezus nie usprawiedliwia korupcji i nieuczciwości tego sługi. On nie zachęca uczniów, aby go naśladować, gdy chodzi o krętactwa w jego codziennym życiu. Nie. Wzorem dla nas ma być jego przezorność, jego obrotność, jego pomysłowość. I mamy to przenieść do naszego życia duchowego. A więc powinniśmy być tak samo przezorni i obrotni w trosce o własne zbawienie, jak tamten zarządca troszczył się o własne doczesne interesy i doczesną przyszłość. Bo roztropność to jest przenikliwość w rozumieniu sytuacji. Roztropność jest to szybkość w poszukiwaniu rozwiązania oraz jest to odwaga w podejmowaniu właściwej decyzji. I w tych dwóch przypowieściach nie ma ani jednego słowa, które by potępiały zamożność, bogactwo. Nie upraszczajmy niczego, czego nie rozumiemy. Chcemy to zrozumieć. W tej przypowieści dobra materialne są przedstawione jako coś, co ma służyć tworzeniu więzi z ludźmi znajdującymi się w potrzebie. Z ludźmi, którzy stają naszymi przyjaciółmi, którzy nas przyjmą do wiecznych przybytków. A więc nie wystarczy mieć przyjaciół ze względu na korzyści tylko w tym świecie. Trzeba również czynić przyjaciół dla korzyści w wieczności. I czasami są to ludzie nieznani, nieznajomi. Czasami robimy dobro i nie wiemy, kto z niego skorzysta. Ale róbmy to dobro. Siejmy to dobro. Świećmy jak światłość. Bądźmy jak ta woń Chrystusa, jak ten list Chrystusa. Nie wiemy, kto zasmakuje w tej woni, kto ten list odczyta, kto usłyszy nasze słowa, ale róbmy to wszystko. Dawajmy z siebie to, co mamy i rozszerzajmy. A potem się okaże w wieczności, ile dobrego zrobiliśmy dzięki temu, że Chrystus nas powołał, że nas używał, a myśmy byli Jemu posłuszni. No i na koniec pięć zdań, które występują po przypowieści o tym obrotnym zarządcy. I myśmy już o tym czytali wcześniej. I tam była mowa, kto jest wierny w najmniejszym, będzie wierny i w wielkim. Kto nieuczciwy w najmniejszym, ten jest i nieuczciwy w wielkim. Jeśli w niegodziwej mamonie byliście niegodni zaufania, kto wam powierzy prawdziwe dobro? Jeśli w cudzych sprawach nie byliście wierni, kto wam powierzy wasze własne sprawy? A więc są to trzy zdania, które dotyczą naszego bezwzględnego obowiązku rzetelnego zarządzania cudzymi dobrami. Bóg nam dał życie, jesteśmy szafarzami dobra powierzonego. Dał nam swoje słowo, daje nam Ducha Świętego i są to depozyty, które Bóg nam daje i stąd, mówiąc o tym zarządcy w negatywnym świetle, Bóg chce powiedzieć, nie naśladujcie jego nieuczciwości. Naśladujcie jego przezorność i zapobiegliwość. Jest potem zdanie czwarte i piąte, że żaden sługa nie może dwóm panom służyć. Nie można służyć Bogu i mamonie. I tu chodzi właśnie o niemożliwości jednoczesnego służenia Bogu i pieniądzom. I te zdania nie mają związku bezpośredniego z przypowieścią, nie. One są raczej wypowiedzią ogólną Pana Jezusa, który podsumował stosunek ucznia do bogactwa. A szczególnie skierował prawdopodobnie te dwa zdania do faryzeuszów, bo oni słuchali przypowieści, którą Pan Jezus głosił, wypowiadał do uczniów. Oni przysłuchiwali się i czytamy w 14 wierszu, że drwili z Pana Jezusa. Drwili dlatego, że bardzo lubili pieniądze. Nauczanie Pana Jezusa się wydało im śmieszne, bo oni uważali inaczej, że można pogodzić miłość do Boga z umiłowaniem bogactwa. Najlepszym przykładem są oni sami. Oni uważali, że bogactwo
jest nagrodą, Bożą nagrodą za ich bogobojne życie. A więc Bóg daje pieniądze, więc one nie są w ogóle Bogu przeciwne. Oni się śmiali z tego, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. To oni na ziemi wokół siebie dzielili ludzi na godnych i niegodnych, sprawiedliwych i grzesznych. Wspomnijmy sobie na przypowieści na ten temat, bośmy niedawno o tym mówili. Oni też decydowali, kto jest grzeszny, a niegrzeszny, kto jest godny, a niegodny przyjść do Pana Jezusa, kto otrzyma nagrodę od Boga, kto będzie potępiony. I stąd Pan Jezus bez osłonek tutaj wytyka im obłudę. Zarazem kieruje do nich następną przypowieść o bogaczy i Łazarzu. Ale o tym będziemy mówić już w następnym rozważaniu.